Hejo! Witam wszystkich, którzy postanowili dzisiaj kliknąć w ten filmik w poniedziałkowy dla mnie popołudnie 14.20, u was nie wiem, która jest godzina, jaki dzień i tak dalej. Ale tak, dzisiejszy filmik będzie o tym, jak to się właśnie get readuje do dnia. Dzisiaj w zasadzie nie mam nic. Wieczorem idę na zajęcia takie i w zasadzie mam chillowy dzień tutaj w Dubaju. I tak naprawdę nie potrzebuję nawet nakładać makijażu, ale chcę nagrać jeszcze jeden filmik, więc postanowiłam, że jest to idealna opportunity, żeby nagrać też i to. A chciałabym wam zrobić taką recenzję i sama sobie potestować, bo dopiero miałam lot teraz do Rzymu i przed tym lotem dostałam wreszcie moją paczkę z pędzlami z Jessup. I już niektóre używałam, niektórymi chcę się jeszcze pobawić. Próbowałam nagrać takie first impression, że tak powiem, ale no możecie zobaczyć sami, jak to wyszło. Nie wiem, może wkleję ten klip, ale po prostu moja kamera umarła w środku tego. W każdym razie, jeżeli chodzi o te pędzle, to są bardzo tanie pędzle, to jest taki zestaw, który jest zamówiony na AliExpress. Szedł do mnie on, zamówiłam go 6 sierpnia, ale było to częściowo moją winą, bo jakby nie dogadałam się z pocztą, oni odesłali tą paczkę, ble, 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 w końcu pędzle są u mnie i takie pierwsze wrażenia, bo już część z tych pędzli używam, to są naprawdę fajne, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to podlinkuję je na dole i możecie dzisiaj obserwować, jak one będą pracowały, więc tak. Jeżeli chodzi o przygotowanie, czyli skincare, to na twarzy mam takie serum z Innisfree Green Tea Serum, które to jest takie zwykłe serum nawilżające, które ja w sumie teraz mam dosyć mieszane uczucia. Mama mi przywiozła drugą buteleczkę, no i używam, mam wrażenie, że ono działa i nawilża, ale coś, co bardzo lubię i nałożyłam na to, to jest nowość i to też mama przywiozła mi z Polski, więc podejrzewam, że jest ono tam dostępne. Jest to krem z L'Oreal Hydro Genius Aloe Water, który jest w bardzo takim przyjemnym dla oka opakowaniu, ale sam w sobie krem też mogę wam bardzo polecić i naprawdę jest taki o lekkiej konsystencji, ale fajnie nawilża, ma fajny jakby dozownik, więc ogólnie wow. Do tego krem pod oczy z Hadalabo i na ustach mam takie masełko z Nivea, które moim zdaniem te masełka są najlepsze, a niestety one już ich kupić nigdzie nie można, więc wykańczam to i nie wiem, co będzie dalej. Więc to jest na mojej twarzy, ja zwiążę włosy i zabierzemy się za make-up. Okej, związałam włosy, zmieniłam też trochę wysokość statywu, więc nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej, ale jedziemy z tym koksem. nie powiedziałam tego, dobra, nieważne. Tak jak wspominałam, nie robię dzisiaj nic bardzo ekscytującego. Znaczy, zależy dla kogo, ale nie potrzebuję jakiegoś super krycia. Więc nałożę dzisiaj taki krem BB, który muszę wam polecić, bo jest naprawdę genialny i kiedy ja mam na przykład właśnie taki dzień zwykle tutaj albo gdzieś tam jak jestem na layoverze i nie potrzebuję właśnie, nie chcę za bardzo zatykać mojej skóry, ale chcę ją ochronić przed promieniami słońca, bo to jest właśnie BB cream z SPF 30 i też żeby ona wyglądała jednak trochę lepiej niż te wszystkie przebarwienia, które na niej mam, to nakładam właśnie ten BB cream z Pond's. I to jest taka marka, która ja myślałam, że jest jakaś bardzo fancy schmancy. Wydaje mi się, że to jest produkcja chyba w Indonezji są te kosmetyki produkowane. Tutaj w Dubaju ogólnie są one szeroko dostępne i okazuje się, że są w bardzo przystępnych cenach. Nie wszystkie są udane, przynajmniej z tego, co ja testowałam, ale ten BB cream jest naprawdę genius dla mnie. Naprawdę jest super.
Ja też testowałam droższe nawet BB kremy, takie jak Herborian, który nie bardzo mi podszedł. Testowałam też taki z Bourjois, który z swojego czasu robił wielką furorę, też on mi się nie sprawdził, a to naprawdę fajnie tak nawilża i jednocześnie daje trochę krycia, więc zaczniemy od tego. Minusem jest to, nie wiem czy on jest dostępny, czy w Polsce na pewno nie jest dostępny, pewnie gdzieś go można zamówić. Minusem na pewno jest to, że są tylko dwa kolory, ale na przykład dla mnie ta dwójka jest odrobinę za jasna, tak mi się wydaje, ale wtapia się ona bardzo ładnie i po jakimś czasie to wygląda wszystko równo, więc taką sobie tutaj robimy bryję na początku na tej twarzy. Wiecie co, ja nie mogę bardzo jakby to lusterko postawić. Ech! Powiem wam tak, jeżeli ja w jakikolwiek sposób chcę kontynuować z nagrywaniem tych filmików, to muszę ogarnąć sobie jakieś lepsze lusterko, bo moje obecne ustawienie jest naprawdę dramatyczne, ale co tam. Więc teraz tak jak już sobie nałożyłam taką cienką warstwę w zasadzie na skórę, to wszystko to rozblendowuję gąbeczką z Vibo. I tak jak widzicie, no on coś tam trochę przykrył. Wygląda naprawdę mega naturalnie. W zasadzie jak się przyjrzę w lusterku, to jest on na skórze niewidoczny. No i na tym mi zależy, że on chroni przed tymi promieniami UV, a jednocześnie jest bardzo lekki na skórze i wygląda naturalnie. Ja może odrobinę sobie go dosłownie dołożę. I tutaj, gdzie mam te wszystkie, to już w zasadzie nie są pryszcze, ale takie przebarwienia. Ja cały czas walczę, niestety jestem jedną z tych osób, która nie została obdarzona piękną skórą. No ale co zrobisz? Jak zbliżę, to pewnie będzie wyglądało tragicznie. Ale no ja bardzo lubię, podoba mi się, jaki efekt na skórze daje ten BB krem. I teraz przechodząc do korektora, cały czas wykańczam ten mój korektor z Wet n Wild, który używam tylko jak mam dni wolne, więc tak naprawdę i się maluję, więc tak naprawdę idzie mi to dosyć wolno. Bo do pracy preferuję jednak inne korektory, takie wiecie, bardziej heavy duty, nie? I to też sobie rozprowadzam gąbeczką. W zasadzie pewnie powinnam używać do tego pędzli, bo mam oczywiście pędzle z Jessup do podkładu, jak taki ścięty. Mam nawet takiego Skunksa, który też wydaje się super jakości, ale ja, jak widzicie, już je testowałam. I dla mnie Beauty Blender jest wynalazkiem życia. Może nie życia, ale po prostu wszystko wygląda dużo lepiej w mojej opinii, jak blenduje się to właśnie Beauty Blenderem, albo przynajmniej te podkłady czy BB kremy, które ja testowałam do tej pory, dużo lepiej sprawdzają się, kiedy są rozblendowane właśnie Beauty Blenderem. Więc jeżeli ktoś lubi nakładać pędzlem, to wydaje mi się, że jakościowo no, te pędzle jakoś nie odbiegają na przykład od tych, które ja miałam z Hakuro, czy takie pędzle z marek drogeryjnych jak z Hebe. Więc myślę, że z tych pędzli też byście były zadowolone, byście byli, czy tam ktokolwiek będzie ich używał. No ale dla mnie Beauty Blender jednak wygrywa. Tak i w zasadzie jako, że ja robię naturalny make-up dzisiaj, to tylko to przypudruję. I jeżeli chodzi o pudry, to też mam tutaj dosyć spory wybór, bo jak moja mama mnie ostatnio odwiedzała, to przywiozła mi, ja jej opowiadałam o tym, jak to właśnie do pracy robię taką machę, że wygląda jakbym zjadała te pudry sypkie, więc cały czas mam i używam puder z Golden Rose. A moja mama kupiła mi na promoszce w Rossmanie bodajże, czy nie wiem, w Hebe,
puder z Vibo, taki poczwórny, z czterema kolorami, Photo Ready Prepare and Finish Loose Powder. Przywiozła mi też mój ulubiony rimmel London Match Perfection, który jest bardzo drobno zbielony i ja wiem, że go lubię i on mi się sprawdza. I też do testów przywiozła mi Banana Loose Powder, który jest ogólnie polecany we wszechświecie, z tego co ja wiem. No i może dzisiaj akurat sobie sprawdzimy ten. I teraz używam też z tego samego zestawu z Jessup pędzla do pudru. Ej, spoko wygląda ten puder, podoba mi się. Mam wrażenie, że nie daje aż tak matowego efektu na skórze. Och, jakieś tutaj rzemska. Nie daje aż takiego matowego efektu na skórze, jak chociażby właśnie ten z Golden Rose. Fajnie. Dobra, może wystarczy, żeby tylko w zasadzie utrwalić trochę ten BB krem, a nie specjalnie dzisiaj nie musimy robić szpachli. Jak widzicie, trochę tutaj rzeczy nadal mi prześwituje. Ale cera mniej więcej jako tako jest wyrównana. Przypudruję jeszcze sobie powieki. I teraz zwykle ja robię brwi. I do brwi używam... Widzisz, tutaj mam konkretkę. Tego samego, co ostatnio używałam, czyli mam taką do przeczesywania brwi... to się nazywa spuli z starej kredki od Catrice. Taką kredką również z Catrice wypełniam sobie brwi i później przeczeszę je żelem z Elfa. Okej, wiecie co, ja w zasadzie doszłam do takiego wniosku, że chyba jednak powinnam się troszkę pospieszyć z tym całym makijażem, bo jest godzina, tak jak widzieliście, przed 15, ale tutaj w Dubaju bardzo szybko robi się ciemno i w zasadzie już teraz nie ma słońca i podejrzewam, że za chwilę to w ogóle będzie kompletnie ciemno, a ja chciałabym nagrać jeszcze jeden filmik. I teraz jako taki, no nie cień bazowy, ale żeby sobie nałożyć podłóg brwiowy, skończył mi się z tej paletki Maxineczki, jak to Wam ostatnio opowiadałam i na to narzekałam, ten taki jasny beżowy cień. Więc teraz wygrzebałam puder Golden Rose Mineral Powder w odcieniu 2 i ja ogólnie na całą twarz bardzo lubię i często używam trójki, ale dwójka jest delikatnie za jasna, za to idealnie mi się sprawdza właśnie jako taki cień beżowy pod brew i ja też przeciągam go jakby pod oko, tak żeby rozjaśnić tę okolicę. I wszystkie pędzle, których ja używam, to są pędzle dzisiaj z Jessup, tak żeby się nie powtarzać. I tak samo ten, to jest taki gęsto jakby upakowany włosiem, taki a la skunks, tylko znacznie mniejszy i idealnie on mi się sprawdza właśnie tutaj, żeby nałożyć na całą powiekę na przykład kolor. Może użyjemy dzisiaj trochę tej paletki, jako że nie mam zbyt dużego wyboru, z Zoewy, Naturally Yours. Jak widzicie, moim ulubionym cieniem jest ten Soft and Sexy, czyli jasny brąz. I również od niego zaczniemy. Nałożę go takim puchatym pędzlem w załamanie powieki. I tak by the way, to te paletki z Zoewy kiedyś były dużo bardziej popularne, mam wrażenie. I był na nie taki większy, wiecie, hype, że tak powiem. Ale ja w dalszym ciągu uważam, że te cienie są bardzo udane, super się blendują. Nie trzeba spędzać zbyt wiele czasu właśnie przy ich nakładaniu, bo no one suną i pracują jak masełko, więc ten cień blenduje sobie w załamaniu. I teraz, żeby trochę go ocieplić, wezmę jakieś inne
pędzel do blendowania, bardzo podobny, trochę w innym kształcie. I użyję z tej paletki z Huda Beauty tego właśnie takiego, jakby go tu nazwać, brązowo-pomarańczowego odcienia. I nałożę go w zasadzie odrobinę powyżej ostatniego cienia, ale w dalszym ciągu w załamaniu. I jak widzicie, to trochę daje taki sunset vibe, bym powiedziała. Tak to sobie na razie wygląda. Ok, i teraz zajmiemy się dolną powieką. Ten sam cień nałożę z Zoewy, nałożę na całą długość rzęs. I dzisiaj może nałożymy z tej paletki z Huda Beauty ten tutaj jasny cień. Albo nie, wiecie co, zaszalejmy, nałożymy ten. Taka jestem, wiecie, dzisiaj chica loca, więc nałożę właśnie ten foliowy odcień. On wygląda tak, jest naprawdę przepiękny. Jech, taki słoczyk. Ten foliowy odcień tutaj na środek powieki. Sobie to tym pędzelkiem, którym nakładałam jeden z wcześniejszych cieni. Okidoki. I teraz może dzisiaj nałożymy eyeliner, czemu nie? Jeżeli chodzi o eyeliner, to ja mam swój ulubiony, którego używam. Ja za każdym razem, jak idę do pracy, to nakładam eyeliner, więc idę do pracy całkiem często w ciągu miesiąca, więc używam tych eyelinerów bardzo dużo i często dziewczyny mi zadają pytanie, o, nawet nie wiedziałam, że to jest matowe wykończenie. To jest Maybelline Hyper Precise All Day Matte Liquid Liner i bardzo często dziewczyny mi zadają pytania, albo tam mówią, wow, jaką masz ładną kreskę, która pewnie dzisiaj nie wyjdzie, jako że nagrywam ten filmik, ale tak naprawdę nie jest to zasługą tego, że ja mam jakiś amazing skill, tylko no wiecie, po prostu często jakby nakładam i robię tą kreskę, a poza tym ten eyeliner jest po prostu super, bardzo cienki ten czubek i bardzo precyzyjny, dlatego łatwo się go nakłada. Lifehack jest taki, że trzeba go tak strzepnąć, jak robi się suchawy i jedziemy. Ja zwykle lubię sobie oprzeć łokieć na jakimś bardziej stabilnym... a tu widzę, że trochę mi się te cienie jednak osypały, więc tym właśnie skunksikiem oczyszczę tą przestrzeń pod okiem. I nakładamy eyeliner. No nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie. Nie mam się o co oprzeć. Cholewa. Okej, słuchajcie, te kreski dzisiaj wyszły bardzo średnio, bo tak jak wspominałam, po prostu nie miałam się o co oprzeć i w zasadzie je robiłam w locie. No ale tak czy siak właśnie to pokazuje, że nawet jakby w pośpiechu jesteście w stanie zrobić... zrobić jako taką kreskę i też przy okazji ubrudzić bluzkę. Ale tak, eyeliner zrobiony i teraz mój ulubiony krok, czyli który robię praktycznie zawsze, czyli paletka z Vibo i w wewnętrznym kąciku nałożymy ten rozświetlający cień. Albo raczej ja nałożę, a wy jak chcecie to obserwować, jak to robię, to you're welcome. Znajdźmy tylko pędzelek. To będzie wyjątkiem dzisiaj w całym tym makijażu, ponieważ ten pędzelek z Sunshade Minerals jest moim ulubionym. Zobaczcie, nawet się wygiął, on nie był taki od początku. Ja już go mam tak długo i żaden pędzel mi go nie zastąpi, nawet jakiś najlepszy z Jessup. Więc w wewnętrznym kąciku nakładamy ten cień rozświetlający. I on, no tak jak widzicie, sprawia, że to oko jest bardziej
otwarte. Kurczę, teraz jak patrzę, to piękne są te cienie z Huda Beauty. Ja ogólnie, to jest moja taka pierwsza paletka high-endowa, że tak powiem. I zawsze trochę się opierałam właśnie z kupnem takich droższych paletek, powiedzmy, bo dla mnie to było, kurczę, mamy fajne cienie w drogerii. I dopiero jak pamiętam, kiedyś spróbowałam paletki Too Faced, tej czekoladki u mojej przyjaciółki i przekonałam się, że no jednak jest różnica i ta paletka z Huda Beauty, powiem Wam, że no jest mega udana, w mojej opinii przynajmniej. I też jest mała, taka kompaktowa, ma też lusterko, więc no jest taka wygodna. I teraz jeszcze jak patrzę na ten makijaż, to może odrobinę wezmę taki mniejszy pędzelek, coś w takim stylu, i nałożę jeden z tych brązów matowych, powiedzmy ten, zaraz tak bardzo blisko dolnej linii rzęs, żeby jeszcze jakby troszkę ją przyciemnić. Jak już robimy taki porządny makijaż. I na dolną linię wodną nałożę beżową kredkę z Catrice. I teraz wytuszujemy rzęsy. Cały czas staram się przekonać do tego tuszu z Eveline. Nadal mi to nie wyszło i nadal uważam, że jest lekko do dupy, ale przynajmniej łatwo się zmywa, więc może dzisiaj go użyjemy, bo ja niestety jestem tym typem człowieka, że nawet jeżeli uważam, że coś jest beznadziejne, to zwykle po prostu nienawidzę wyrzucać produktów, więc zwykle po prostu się przymuszam i je zużywam, tym bardziej, że no, jest to maskara, nie jest to jakieś, wiecie, life changing, czy aż tak ważne, żeby musieć ją wyrzucać, no nie. Więc jak już ona tutaj jest, to ja ją po prostu zużyję, może z mniejszą niż większą przyjemnością, ale ją zużyję. Więc tak. Ok, chyba wszystko Wam zasłoniłam, ale dolne i górne rzęsy mam już wytuszowane i cały makijaż oczu wygląda w ten sposób. Powiem Wam, że całkiem mi się on podoba. Może nawet zostanie on moim takim nowym lookiem do pracy. Nie jest on zbytnio jakiś ciekawy, dosyć prosty w odcieniach brązu, czyli coś, w czym ja się czuję najlepiej, ale jednak jest to trochę coś innego niż ja bym na co dzień robiła właśnie do pracy. I teraz wracając do makijażu twarzy, to jest jeden z pędzli, który podoba mi się najbardziej z tego zestawu. Jak widzicie, jest już brudny, ponieważ ja go używałam, i to jest Jessup 101 Luxe Face Definer. I to jest taka kuleczka bardzo mięciutka i ogólnie te wszystkie pędzle jakby mam wrażenie, że mają taki idealną ilość włosów, bo na przykład ten, który jest do różu, teoretycznie jest trochę rzadszy, przez co mam wrażenie, że po prostu będzie lepiej ten produkt rozprowadzał, a pędzle, które są na przykład przeznaczone do konturowania, mam wrażenie, że ten jest do konturowania takiego, wiecie, kremowego, są bardziej zbite, więc mam wrażenie, że ten takie odczucie mam, o, chyba oplułam kamerę, takie odczucie mam, że ten zestaw jest dobrze przemyślany. Więc teraz nałożę, nie przyniosłam sobie tego bronzera, który chciałam dzisiaj użyć, więc użyjemy tego z Kobo. Okej,
Okej, okay, może dzisiaj zaszalejemy i użyję tego różu, którego w zasadzie nigdy nie używam, ale czemu nie? To jest taki róż rozświetlający z Vibo, który swego czasu robił furorę jako zamiennik tego bardzo znanego i kiedyś uwielbianego, on jest tutaj z takim złotą poświatą, różu z Narsa. Wiecie, o którym mówię. No powiem wam, że ja w ogóle nie przepadam za różami, więc nie wiem, dla mnie to po prostu wygląda dosyć dziwnie. No ale jak on już tutaj jest, to niech już sobie będzie. Trochę postaram się go jeszcze rozblendować właśnie tym skunksem. I teraz przejdziemy do rozświetlacza. Ja zwykle używam tego rozświetlacza z Bourjois, który uważam, że jest przepiękny i daje bardzo ładny efekt. I w zasadzie może właśnie z tych wszystkich przyczyn, które wymieniłam dzisiaj, również go użyjemy. I teraz tak, który by tu pędzelek wybrać? Podejrzewam, że jakbym wcześniej nie użyła tego do pudru, to nałożyłabym właśnie nim rozświetlacz, bo on jest taka mała kuleczka w idealnym kształcie. Ale jako, że on już jest skażony pudrem, to użyjemy takiego, czyli takiego prosto ściętego, również z włosia imitującego włos kozy. No nie wiem, niespecjalnie, szczerze mówiąc, podoba mi się ten kształt, więc chyba powrócimy do mojego sprawdzonego pędzla z Hebe F04, który jest moim takim standardowym pędzlem do rozświetlacza. I on właśnie ma taki kształt też ściętej jakby kuleczki. Jeżeli chodzi o usta, to gdzieś tutaj przyniosłam sobie, mam takie dwie konturówki, jedno z Essence w kolorze Nude Painting 02 i jeszcze mam taką konturówkę Milky Brown z bardzo starego zestawu z Lovely, który pamiętam, że kiedyś wzbudzał ogromne poruszenie, bo był po prostu podróbką tych takich zestawów bardzo słynnych od Kylie Jenner. I tak wyglądają te dwie konturówki i coś z nimi postaram się właśnie zrobić. Zacznę może od tej jaśniejszej i później dodam odrobinę ciemniejszej. Ta konturówka z Essence, nie wiem czy to jest dlatego, że ona po prostu już tutaj u mnie leży przez dosyć długi czas i była nieużywana, ale ma bardzo taką tępą konsystencję, jest dosyć sucha i ciężko z niej cokolwiek wykrzesać. Teraz dodam dosłownie odrobinkę tej właśnie z Lovely. Okej, i teraz zrobiłam takie typowe usta z przeszłości, czyli ciemna konturówka na zewnątrz, jasny środek, ale zaraz postaram się to wszystko naprawić. Okej, słuchajcie, no tak wygląda skończony makijaż. On jest, nie wychodzi zbytnio tak poza moją comfort zone, bo ja najbardziej lubię takie naturalne makijaże jednak, znaczy naturalne, przynajmniej w naturalnych odcieniach. Czasami coś tam zaszaleje może z jakąś niebieską kreską na oku czy cokolwiek, ale raczej jest to rzadkie zjawisko. I tak, w zasadzie jestem gotowa do wyjścia, możemy udawać, że będę wychodzić, a tak naprawdę nagram jeszcze jeden filmik, zmienię moją bluzkę, którą ubrudziłam eyelinerem i dopiero wtedy opuszczę progi tego domu, który w taki sneak peek mogę wam tutaj sprzedać, że jest to jeden z pierwszych i zarazem ostatnich filmików, które nagrywam w tym mieszkaniu, bo będę się przeprowadzać bardzo niedługo, bo za 9 dni, 10 dni, z czego jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i podekscytowana na tą przeprowadzkę. Podsumowując jeszcze te pędzle,
Cały ten zestaw jest naprawdę niedrogi, z tego co ja pamiętam. Dokładnie podlinkuję Wam tego sprzedawcę, od którego ja go zamawiałam. I są one warte polecenia. No oczywiście nie mam ich od nie wiadomo jak dawna i też nie można się spodziewać. To są pędzle oczywiście ze sztucznego włosia. I na przykład ja ostatnio miałam taką dosyć krótką, bo ciężko jest rozkminiać jakość pędzli przez długi czas, ale miałam rozkminę na temat tego, oba te pędzle są bardzo brudne, ale na przykład, pewnie teraz tego tutaj nie zobaczycie, to jest pędzel z Hakuro, który ja mam od kilku lat, może trzech, może czterech. I on, no zupełnie, ja go nadal bardzo lubię i on się sprawdza, ale zupełnie stracił jakby swój kształt, jest taki rozczapiżony i tak dalej. A zobaczcie, to jest na przykład pędzel z Maka, który ja dostałam w chyba drugiej klasie gimnazjum, co jest dosyć przerażające, ale on ma chyba z 8 lat, niech ja zrobię szybką kalkulację. Tak, no co najmniej 8 lat on ma. I słuchajcie, no on, ja go piorę bardzo często, on nadal trzyma kształt i jest, mam wrażenie, identyczny jak w momencie, kiedy ja go dostałam, więc te pędzle z Jessup uważam, że są fajne i jeżeli macie ochotę, to mogę je polecić. Jeszcze nie były one u mnie myte, ale właśnie może postaram się je umyć i wtedy zrobię Wam przebitki, albo teraz pokażę Wam, jakie kształty tych pędzli ja dostałam w zestawie, który zamówiłam. No, więc to tyle. Życzę wszystkim, wszystkim 10 pewnie osobom, wszystkim, komukolwiek kto to oglądał, życzę miłego dnia i widzimy się wkrótce. See ya!